witam wszystkich serdecznie. Na początek kilka informacji technicznych. Z tej strony prosiłabym, żebyście Państwo nie wychodzili, bo jeśli dobrze pamiętam z ubiegłego spotkania, to się zakleszczą i będzie trzeba pukać, żeby wejść. Także zapraszam Was na świeże powietrze i na papieroska od frontu. Jeśli chodzi o toalety, to po wyjściu raz w lewo i za chwilę w prawo. Impreza rozpoczyna się o 10, czyli zaczynamy i spotkanie zaplanowaliśmy do godziny 13. Agenda naszego spotkania jest za mną. Pokrótce ją przypomnę. Rozpoczynamy. Za chwilę pierwszy prelegent Maciek Słojewski, który opowie nam o zarządzaniu projektami informatycznymi. Seweryn Sildat, już nie pierwszy raz jako w roli prelegenta, tym razem podejmie się zadania przybliżenia Wam CSS-a w jakichś ciekawych, prostych, mam nadzieję, ale interesujących trikach. Po 10-minutowej przerwie Remek Kaczewski przedstawi bardzo ciekawe narzędzie do budowania witryn na Joomla z klocków, czyli Page Builder. I na zakończenie tej części nasz gość Wojciech Babicz opowie nam o tym, jaki hosting jest lepszy, ten z limitami czy bez limitów. Po 20-minutowej przerwie zaplanowaliśmy dyskusję, panel taki luźny, w którym każdy z nas będzie mógł wyrazić swoją opinię i porozmawiać, podyskutować na temat sposobu podejścia do projektowania stron www. I na zakończenie klasycznie, tradycyjnie rozlosujemy nagrody od naszych sponsorów. Dwa zdania o naszym gospodarzu. Większość twarzy już kojarzy, znamy się z różnych eventów joomlowych, ale nie sposób nie wspomnieć o tym, że Gdański Park Naukowo-Technologiczny jest naszym cyklicznym gospodarzem, gdzie się zadomowiliśmy, w fajnych warunkach możemy przeprowadzić nasze spotkania, dlatego dziękujemy i przypominam Wam jedynie, jest to miejsce, w którym można znaleźć miejsce dla siebie, dla swojego biznesu i również inicjatyw typu spotkania Joomla User Group, jeżeli chcielibyście się realizować w takich obszarach, to polecam Wam serdecznie. Jest to naprawdę miejsce przychylne nowym technologiom. Nasi sponsorzy, dzięki nim to nasze spotkanie zawsze jest bardziej atrakcyjne. Na koniec rozlosujemy nagrody od Smart Hosta, od Helionu. Perfect Dashboard też przygotował dla nas jakiś prezent. Joomla Monster i DJ Extensions, tandem, który jest z nami od początku i całkiem nowa usługa, JDoctor. Więcej troszeczkę o nim posłuchacie przy losowaniu nagród, bo jeśli dobrze pamiętam, Remku, to będzie kilka giftów od JDoctor, tak? Tak, tak. Nasi partnerzy od początku naszych spotkań, jesteśmy tutaj piąty raz i dzielnie nas wspierają. Portal mytrzymiasto.pl oraz społeczność kobiet kochających nowe technologie, czyli Geek Girls Cards. Zapraszam zarówno na portal, jak i do społeczności.